4 lata przed datą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, był on w zasadzie dla świata zupełnie nieznanym, nic nieznaczącym człowiekiem. Był chorowity, był zwykłym rezydentem, nawet na wikariusza parafii się nie nadawał, prowadził duszpasterstwa. Nikt nie przewidywał, że w ogóle coś wielkiego może się zdarzyć dzięki udziałowi tego człowieka. I w ciągu tych 5 lat stało się coś zupełnie niesłychanego. On stał się jedną z najważniejszych postaci w Polsce w tym czasie. Jego słuchali wszyscy, jak mówią jego przyjaciele, najważniejsi ludzie w Solidarności. Był jak prorok. Proroka się słucha, był jak sztandar. Za sztandarem się idzie. Gdyby on zniknął, zniknęłaby nadzieja. Co się wydarzyło w ciągu tych 5 lat? To jest ten cud, jaki polega na tym, że Bóg człowieka doprowadza do świętości, do tej wyjątkowej roli. Wystarczy za tym Bogiem śmiało iść. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był zwykłym księdzem. Nie miał wielkich, wyjątkowych cech intelektualnych. Nie mówił świetnych kazań. To, co miał w sobie niezwykłego, to to, że był niezwykłym duszpasterzem. On rozumiał ludzi, przenikał serca ludzkie, a jednocześnie był zwykłym chłopakiem, pozytywnym, wesołym, radosnym, idącym naprzód, mającym wyobraźnię, mającym swoje pasje. On nie był człowiekiem zamkniętym w sobie, nie był człowiekiem gdzieś skoncentrowanym na jakichś wewnętrznych, głębokich sprawach. Po prostu szedł naprzód. Życie postawiło przed nim duże wyzwania i on te wyzwania uczciwie podjął. Nie wiedział, jak to się skończy. A to się skończyło propozycją męczeństwa. Propozycją, bo mógł odmówić, mógł wyjechać za granicę i przeżyć, a on postanowił zostać ze swoimi do końca za cenę życia, a wiedział, że zginie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był faktycznie prostym człowiekiem, prostym księdzem. Kiedy spotkał strajkujących hutników, robotników, oni też byli prości, oni się po prostu zrozumieli i nagle stały się ich duchowym przywódcą. Oni mu zaczęli ufać, był coraz ważniejszą postacią dla świata robotniczego. I kiedy mówił do robotników, kiedy już był stan wojenny, kiedy władza robotników prześladowała, kiedy oni byli zamknięci w więzieniach, to szukał sam siły. I gdzie ją znalazł? W słowach kardynała Wyszyńskiego i w Janie Pawle II, papieżu Janie Pawle II. To ich słowa najczęściej przytaczał w mszach za ojczyznę, to ich najczęściej cytował, to ich słowami mówił do robotników, to ich słowami dawał robotnikom nadzieję.